Na miejsca. Trudno sobie wyobrazić letnią olimpiadę sportową Przełam Bariery bez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie, który organizacyjnie zawsze staje na wysokości zadania. Znajdujemy się na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie. Kolejna edycja letniej olimpiady Przełam Bariery. A skoro jesteśmy na Stadionie Lekkoatletycznym, to uczestnicy z 21 ośrodków, około 250 młodych olimpijczyków o różnym stopniu niepełnosprawności, uczestniczy tutaj w konkurencjach, które są czasami stricte lekkoatletyczne, jak sztafeta, czy też skok w dal, czy też będą biegi. Nie przez płotki, ale pod płotkami, ale chcemy, żeby wszyscy mogli brać udział, więc niektóre z tych konkurencji tak nawiązują do lekkiej atletyki, są formą zabawy, rekreacji. Najwięcej emocji było na bieżni. A tu już fantastyczne skoki w dal. Prawdziwą mistrzynią okazała się Gabrysia, która niemal przeskoczyła skocznią. Imprezę chwalą podopieczni oraz ich opiekunowie. Bardzo fajna impreza, dzieci się przygotowują, czekają i są naprawdę bardzo zadowolone, więc dla nas bardzo fajna impreza, inicjatywa. A które zajęcia bardziej rozwijają dzieci i młodzież, te świetlicowe czy sportowe? Tak naprawdę wszystkiego po trochu, bo mamy i zajęcia tak świetlicowe i ruchowe, więc wszystkiego musi być po trochu.